Szanowni Państwo, dzisiaj przed Państwem urzędna Anna. Dziękuję panom serdecznie. Bożenna, tak mi nieszczęśliwie faktycznie po urodzeniu, to jest w akcie urodzenia napisano przez 2N. Miałam z tego powodu nawet pewne kłopoty, bo musiałam urzędowo sprawę załatwiać i żeby mi to jedno N usunęli. A ponoć właśnie w 55 roku Bożenna było przez 2N, a nie przez jedno. Tylko potem właśnie w mojej dokumentacji to się zmieniło i tak mi przynajmniej pani z urzędu w Lublinie tłumaczyła. Skąd się wzięło Bożena Anna Iwankiewicz na Bezlęku? Ja długo nie umiałam jakoś zaakceptować tego, że jestem poetką. Ciągle byłam niezadowolona z tego, co napisałam. Zawsze wszyscy pisali lepiej ode mnie. Aż pewnego razu napisałam wiersz, który potem wykorzystałam jako tekst na swojej uloczce wyborczej. Nazwałam ten wiersz Zawsze na pięć. On się doczekał niemieckiego tłumaczenia Immer Perfekt i z podtytułem Wiersz zaręczynowy, jako że było to w tym okresie, kiedy już właściwie sprawa naszego bycia w Unii była zaklepana, że się tak kolokwialnie wyrażę. I spróbuję go panom powiedzieć, państwu, bo tam może ktoś patrzy na mnie, powiedzieć z pamięci. To jest liryka roli. Lubię, jak po niewielkiej wódce zabawnie nosa do góry zadzierasz, jak wierna jesteś swojej nacji, jak pewna jesteś swojej racji, aż do niepewnej wątpliwości, aż do spokojnej wątpliwości wytrzeźwienia. Przepraszam za tę pomyłkę, ale cytowałam z pamięci. A teraz już może Bezlęk. To jest zmodyfikowana publikacja Nie kołuj nade mną jaszczębiem. Nie kołuj nade mną jaszczębiem było przygotowane na rok 2000, bo tak chciałam, żeby było na nowe tysiąclecie, ale aż 2 lata trwały starania o wydanie książeczki i wyszła w 2002 roku. Nie żałuję, dlatego że 2002 rok to był rok, kiedy wyszło bardzo wiele bardzo interesujących publikacji, no i moja się wśród tych znalazła, z czego się ogromnie cieszę. Jest Bezlęk natomiast jest modyfikacją, dlatego że Bezlęk to w 2002, w 2000 było gotowe, to w 2011 już profesjonalnie, bo w Norbertinum Lubelskim, a to jeszcze w oficynie Zgorzeleckiej po amatorsku w Obrzeżach. Ja uważam, Wergiliusz zresztą powiedział, że z każdą publikacją trzeba, z każdym upublicznieniem trzeba tego, co się, rzeczy, którą się zrobi, trzeba poczekać przynajmniej 9 lat. No tutaj akurat tak się złożyło, że jest to 9 lat między jedną książeczką a drugą, ale nie o to chodzi. Ja po prostu uważam, że z wiekiem na te same rzeczy patrzymy inaczej.
I czyli to jest, tutaj jest bohaterka, która może zacznę od, przepraszam, ale zdenerwowana jestem bardzo. Może, no nie widać. Może zacznę od posłowia, od wiersza posłowie, ze względu na to, że tutaj w obydwu tych książeczkach wiersze układane są w fabułę pewną. I ja to jakby tłumaczę na końcu. Chodziło mi po głowie opowiadanie o chłopcu i o dziewczynie, o Edenie i bólu istnienia, o jaskółczym niepokoju, w który uwikłani są nieliczni przez całe życie, jako bolałe, o radości, gdy lęk wyrwą z ciebie jak niepotrzebne kartki z książki. Chciałam napisać opowiadanie, lecz ja po prostu poezję wolę. Te niepotrzebne kartki z książki to nie jest Stowarzyszenie Umarłych Poetów. To jest zupełnie inna historia, która przyczyniła się do tego wersetu, a mianowicie szukałam jakiejś takiej odpowiedzi na szczęście, definicji szczęścia. I w jednym z numerów twórczości był artykuł, nie Banacha, tylko czyjś inny. I chciałam przeczytać ten artykuł i się okazało, że ten artykuł jest wyrwany z tej mojej, z tego mojego numeru akurat osobistego, który miałam. I stąd doszłam do wniosku, że komuś te kartki się przydały, albo uważał je za niepotrzebne. Ale wybrałam tę drugą opcję i stąd niepotrzebne kartki z książki. Skąd się wziął w tym zmodyfikowanym wydaniu tytuł Bezlęk? Otóż ciągnęło mnie do internetu, ale strasznie się tego bałam. I zdarzyła się taka sytuacja, że zostałam z tym internetem, za który muszę płacić, a nie umiem z niego korzystać. Więc pokonując lęk, weszłam do tego internetu i się tam zakochałam. Napisałam nawet takie zdanie, że mój komputer to jest najmądrzejszy facet na świecie. Ale też ciężko było mi się po tym internecie poruszać, bo nigdy nie skończyłam żadnego i z komputerem, nigdy nie skończyłam żadnego kursu komputerowego, nigdy informatyką jako taką się nie interesowałam. Natomiast nazwano mnie tam, gdzie mieszkam, kapłanką mowy wiązanej. Nie wiem, czy z uznania, czy nie. W każdym razie dotarło to do mnie i stało się inspiracją do wiersza, który jest na okładce w Bezlęku. Jam kapłanka mowy wiązanej. Tylko. Tak mnie nazwano. Moi przyjaciele chyba idą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie mogliśmy trafić, chociaż ja nie. Przepraszam. Dobry wieczór. Thank you.
Więc zacznę od początku. Bez lęk. Jam kapłanka mowy wiązanej, tylko. Tak mnie nazwano. Was, kapłanami cybermowy, nazwałam ja. Zadaniem moim, otwarty ścieżaj, nowy Rzym, bez zakłamania. Pralękiem dla mnie ten tajemny Egipt, cybernowy, wasz, bez lęk. I wiersz intro. List do najważniejszego człowieka we wszechświecie. Urodziłam cię, byś kochał realne życie, a nie narkotyczny miraż. Urodziłam cię, by cię łączyła z ludźmi przyjaźń, a nie liść indyjskiej konopi. Urodziłam cię, by wyjmować z twojej kieszeni zużytą chusteczkę, a nie resztki foliowego woreczka. Masz prawo krzyczeć, że coś ci się w doskonałym świecie nie podoba. Nie uciszaj tego krzyku żadnym odlotem ani odjazdem. Masz prawo skrytykować boski gust. Masz prawo powiedzieć: mamo, nie jesteś doskonała, ale nie przestawaj mnie kochać. Zaufaj mi, mama. PS. Nasza miłość to twoja tarcza. To twa podwójna garda. I zaczyna się opowieść. Lublin, 1975. Zbyszkowi, 1946-1995. Lublin poznawałam na piechotę. Brat mi służył za przewodnika. Potem w czarciej koniak. Kilka kropel, żeby słowom łatwiej było. W tle muzyka. A na ustach abekobo, Francuzi. Czytaj, siostro, jak najwięcej czytaj. Tu pustynia. Szukaj dróg do ludzi. Szukam. Znajduję. Ty odpoczywaj. Trwoga. Małżonka strachu. Przyjaciółka samotności. Jej wyciągnięte dłonie trącają plecy pomocy. Idzie na spacer z pozorem. Tak każe jej małżonek strach. Podziwiana, niezależna, uśmiechnięta, odważna, szczęśliwa. Pomóżcie jej przy rozwodzie. Pamięć to rekwizytornia. Chaos gestów, sytuacji, słów moich i cudzych. Posługiwali się nimi aktorzy mego mini teatru, w którym zawsze było miejsce na synkretyzm form dramatycznych. Mimo to reżyser mego własnego teatru czynił ze mnie uporczywie odtwórczynię ról najtragiczniejszych. Samotność to polifonia, nawarstwienie myśli, rażących umysł aż do bólu. Samotność to ucieczka w głąb plus minusowej nieskończoności nierozszyfrowalnego ja. Samotność to dramat skazańca, przymusowego egocentryka. Modlitwa emancypacji. Weź moją samotność w ramiona i zrób jej dziecko. Niech to będzie bliźniacza brzemienność.
przez USG potwierdzona, niszcząca naszą niezależność. Otocz ją opieką ciepłej dłoni i wrażliwego serca. Niech to będzie brzemienność, są radości oblana, chciana, realna, nieurojona. Odlot. Zapędzeni w kozi róg życia, przyparci do rozpaczy niemocą, wychylamy kielich marzenia, perskie oko śląc życiu z tęsknotą i łudzimy się resztką nadziei, że się z nami nasze życie porozumie, że przytuli okruchem wesela, że nagody zaprosi powtórnie, ale ono chichocze bezczelnie, gra na nosie nam losu przypadkiem. Marzy mu się odpoczynek wieczny, a nie nowy rejs tym samym statkiem. Kurz na ideałach. Tacy sami od lat, skazani na siebie w świetle dnia, w mroku nocy dostrzegamy przykurzone własne myśli. Stadium przypomnienia, stadium analizy, wartościowanie. Wytyczamy nowy szlak, własny szlak. My, nocni indywidualiści, konwencjonalnym gestem, słowem, sloganem powiększamy warstwę kurzu na naszych ideałach. Szkolne lektury. Spotkałam cię kiedyś, Ikarze. Pamiętasz? Wznosiliśmy się coraz wyżej i wyżej ku słońcu. Jego ciepłe promienie rozgrzewały nasze dusze. Oglądaliśmy się za siebie. Chcieliśmy się połączyć w klucz, jak wolne ptaki w wolnej przestrzeni. Z tej wysokości spoglądaliśmy na Judymów. Skrzydła wam dajemy. Lećcie razem z nami. Znasz świat, wszechświat. Razem, wyżej, wszyscy. Współnoś, w wolną współczesność. Aż spoczęliśmy razem, wszyscy, judikarzy, na dnie kokonu, z wygodnej, nowoczesnej, modnej, elastycznej nitki. Portret ego. Twój wszechświat, twoja galaktyka, twoja gwiazda. Gdzie? Wiosna jest bardziej zielona, lato przesłoneczne, jesienne liście w bogatszych barwach i czysty śnieg zimowy. W świecie tym jesteś dobry. Tu autoportret sporządzasz. Na siatkówce własnych oczu. Dylemat. Co rano podpisuję listę obecności, gotowa do odkrycia tajemnicy dnia. Mniej nowin na ulicy i zdziwień w kartach książki, a srebrny ekran straszy, że bliźni to nie brat. I jak tu cię przekonać, mój młody przyjacielu, że twoja rola ważna, choć to nie pierwszy plan. Ryzyko odrodzenia niepewne, wszak w milczeniu przez stulecia historii dębem możesz stać. Pokolenie 2000. Do nich należy racja. Dzieciństwo bez Boruty, bez więzów dekalogu, pamięci grzechów wojny, bez nocy zakłóconych zranionym bajką snem. Cybernetyczny czas, pozornie bez litości.
pozornie bez sumienia, pozornie bez miłości. W niewoli pożądania, przepustki do wolności, nudę monetą przekupią, bez ofiar przemienią świat. Nieufność. Wszechpotężny obowiązek istnienia każe nie obojętnieć na obojętny świat. Podprowadzam do horyzontu rozterki, ustawiam w szeregu na krawędzi krańca i beznamiętnie obserwuję upadek niewyjaśnionych dotąd wątpliwości. Ukarane chwile bez rozsądku rzucam na wiatr zapomnienia, rozpędzone nowym możliwością uczynią miejsce wolniejsze niż dotychczas. I kogo przygarnę? I kogo obejmę? Czułym ramieniem, z wytatuowanym ogrodem, pełnym dorodnych spełnień. Pod prężnym ramieniem świata trwa bezludny czas. Odległości. Maleńką wioską glob się stał, a księżyc to wycieczka. Woda na Marsie, najnowszy fakt. Penetrujemy wszechświat. Świadomość pręży korpus z dumą, bo ludzkość taka wielka.